Biblioteka akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Beaty Sadowskiej i jak tu nie biegać. Czyta autorka. Co prawda nie ruszam się od szkoły podstawowej, w której i tak uciekałam z lekcji WF-u. Co prawda mam pracę za biurkiem i wszędzie jeżdżę samochodem, ale od jutra biorę się za sport. Zakładam dres i przebiegnę 10 kilometrów. Tak w skrócie wygląda powrót do sportu w stylu autorki słynnych pamiętników. Tak w skrócie na pewno nie należy zaczynać przygody z bieganiem. Jak to wyglądało u mnie? Na pewno nie miałam jeszcze butów do biegania, błąd, tylko zwykłe trampki. Na pewno za ciepło się ubrałam, na pewno nie wiedziałam, jak szybko biec, i na pewno zderzyłam się ze ścianą. Poszłam do parku, pole mokotowskie w Warszawie. Bezpieczne, płaskie, zielone, i postanowiłam przebiec kilka kółek. Padłam w połowie pierwszego. Miałam wrażenie, że płuca zostawiłam po drodze, a do butów ktoś złośliwie wlał mi ołów. Sapałam, dyszałam, traciłam oddech. A objętość mojej twarzy zwiększyła się dwukrotnie. Kolor przypominała dorodnego buraka. Kolejny raz utwierdziłam się w przekonaniu, że bieganie jest nie dla mnie, że tego nie znoszę i nie jest to sport podczas uprawiania którego można atrakcyjnie wyglądać. W każdym razie ja na pewno nie wyglądałam. Ale też popełniłam wszystkie możliwe błędy początkujących biegaczy: za szybko, za intensywnie, w złym obuwiu i stroju. No i bez przekonania, że to lubię i chcę. Na szczęście jestem uparta. Chyba jeszcze bardziej od mojego ojca, więc pomimo srumotnej klęski postanowiłam, że nie odpuszczę. Poza tym zobowiązałam się przecież, że wystartuję w biegu na pięć kilometrów. Zadzwoniłam do Moniki, a ona umówiła mnie z trenerem Kubą Wiśniewskim. Nie dość, że nagrałam z nim rozmowę o bieganiu dla programu TVP2 Pytanie na śniadanie, to jeszcze założyłam się na wizji, że przebiegnę maraton. Ja, która poległam na pierwszym małym kółku w parku. Ja. Wiedziałam, że nie chcę przegrać, więc muszę zacząć trenować. W końcu złożyłam dwie biegowe obietnice. Nie mogłam zrezygnować. Drugie podejście do biegania. Z głową, czyli rozsądnym planem treningowym i odpowiednimi butami. Chronią stawy. Na kolejny trening nie ubrałam się już jak na maraton na Antarktydzie albo na zamarzniętych wodach Bajkału. Panuje tam wtedy temperatura minus 20 stopni i pokornie zaczęłam od marszobiegów. Delikatnie truchtałam w parku, a kiedy poczułam, że tracę oddech, przechodziłam do marszu. I tak dopóty, dopóki oddech się nie uspokoił i nie wrócił do swojego rytmu. Z tygodnia na tydzień wydłużałam odcinki biegowe i skracałam marszowe. Niezauważalnie oddech wyrównywał się z każdym treningiem, płuca nie szalały, a ja zaczęłam mieć frajdę z biegania. Ja? W końcu poszłam na stary, nieużywany i zaniedbany stadion skry i sama dla siebie zmierzyłam się z dystansem pięciu kilometrów. Jeszcze nie dowierzałam, że uda mi się przebiec dwanaście i pół okrążenia, każde to 400 metrów. W połowie dystansu już wiedziałam, że jest dobrze, i chciałam skakać z radości. Śpiewać zaczęłam już wcześniej. Nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak, nie wiadomo za sprawą jakiego tajemniczego czynnika bieganie zaczęło być moje. Ciało już się nie buntowało, a endorfiny buzowały z każdym kolejnym okrążeniem. Kiedy skończyłam trening, nie przestawałam się cieszyć. Pot zalewał mi oczy, pies dyszał na trawie, machając ogonem, a ja chciałam już iść na kolejny trening. Wpadłam. Na nowo pokochałam bieganie. Już wiedziałam, że Run Warsaw to dopiero początek pięknej przygody. Przygody z bieganiem dla siebie, nie dla innych. Dla frajdy na mecie, nie dla wyniku. Dla przyjemności pokonywania barier w ciele i głowie, nie dla ścigania się i rywalizacji.